Dzisiejsza Ewangelia dzieje się w szabat. Szabat nakładał na pobożnych Żydów wiele ograniczeń. Zabraniał pracować, zbyt daleko podróżować. Kto zachowywał spoczynek szabatu, nie tylko odpoczywał, ale zdawał się na opiekę Boga, ryzykował. Czasami ta wymuszona wiarą bezczynność irytowała. Na pewno niektórzy z utęsknieniem czekali na koniec dnia. Jezus w gościnie u faryzeusza zauważył, jak zaproszeni goście wybierali sobie pierwsze miejsca. Na uczcie szabasowej, która miała uwielbiać Boga Zbawcę, nikt nie powinien wywyższać się ponad innych braci. Rada Jezusa, aby zająć ostatnie miejsce, brzmi bardzo przekonująco, ale bardzo trudno zastosować ją w praktyce. Trzeba mieć dużo pokory i stalowe nerwy, aby tkwić na ostatnim miejscu w nadziei, że gospodarz nas zauważy i poprosi, abyśmy przesiedli się wyżej. A co będzie, jeśli nie spotka nas zaszczyt awansu? Jak pogodzić się wówczas z ostatnim miejscem, które sami sobie wybraliśmy? Odpowiedzią jest Jezus, który nie boi się służyć i uniżać. Wiara niesie w sobie ryzyko. Na realizację zapowiedzi Jezusa: kto się wywyższy, będzie poniżony, a kto się uniży, będzie wywyższony. Będziemy musieli poczekać aż do dnia sądu, na koniec świata. Dzisiaj trzeba zaufać obietnicy. Szczęśliwy będziesz, jeśli nie będziesz liczył na ludzką odpłatę i wdzięczność, ale wytrwasz w oczekiwaniu na zapłatę przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.